Byłem bardzo zdenerwowany. Pierwszy raz miałem w życiu kamerę, a wiedziałem, że przede mną jest zadanie niezmiernie ważne, które się może nie powtórzyć, czyli przegrywanie się muzykantów w Przysusze. Jechałem do Przysuchy i patrzyłem w niebo, dlatego że wisiała burza, a wystarczy kilka kropel deszczu tylko, żeby muzykanci, bojąc się o instrumenty, po prostu zniknęli. Zajechałem, było pochmurnie, ale tłum ludzi, muzykanci, szaleństwo i prym wodził Jan Gaca. I zobaczyłem go w tak wspaniałych, ekspresyjnych mazurkach, że po prostu byłem zachwycony. Tu napierali na mnie z lewa, z prawa, trząsłem kamerą, ale to było no, świetne. To jedno z ważniejszych nagrań, jakie zrobiłem. Jan Gaca wtedy był jednym z niewielu skrzypków, których chciano zamawiać na wesele, bo już inni wyszli z mody, byli de mode. Pojechaliśmy do niego do domu, bo chciałem też zobaczyć, jaki ma repertuar, jak mieszka, jakie jest otoczenie tego domu. No i jak żeśmy tam zajechali, to okazało się, że pan Gaca jest na weselu. Gra. I no, nie było wyjścia, pojechaliśmy na to wesele. Oczywiście nie myślałem o tym, że tam wejdę, no bo przecież to nie wypada. Byłbym tak zwanym opasem, czyli nieproszonym gościem. I ku naszej radości pan Jan wyszedł do nas na drogę. Panie Janie, chciałem się zapytać, bo pan tutaj gra za stołami, tak? Tak, gram za stołami, a i właśnie teraz też bym prosił właśnie, weselna matka prosi, żeby właśnie pan redaktor no, wpadł po prostu tam na to wesele, bo tu odbywa się dwa wesela, jedno jest u młodej pani, a druga jest u młodego pana. Pan Jan z tą już nowoczesną kapelą weselną, czyli już z saksofonem, z tamburino, bo normalnie to była już taka mała perkusja, czyli jazz, szli do domu, to jest niedziela, drugi dzień wesela i Jan ogłasza, że będą oczepiny. Taraba za co innego, proszę państwa, taraba za co innego. Taraba to będzie ładna przez plamki. Ja ci nie powiedziała, bo się na cię gniewała. O ten rudziany wianeczek, co zgoda głupie miała. O ten rudziany wianeczek, co zgoda głupie miała. To były młode dziewczyny, druhny panny młodej, które śpiewały z zachowaniem bardzo starego repertuaru. To było niezwykłe, w środku panna młoda. A druhny, ponieważ ich było zbyt dużo, nie chodziły dookoła stołu, tylko taką wielką ławą szły 3 kroki do przodu, 3 kroki do tyłu. Chodziłem na te wesela z poczuciem, że przeżyję coś rzeczywiście niezwykłego i przeżywałem, bo miałem też takie poczucie takiej więzi zbiorowej i nie byłem widzem, po prostu byłem współuczestnikiem, współaktorem można powiedzieć takiego wesela. Na tym polegała ta siła i niezwykłość. Już wtedy, te lata 80., nie było na wsi instrumentów. Dlatego, że już nikt nie chciał tej muzyki. Ani na weselach, ani w mieście. To był okres wielkiej pustki, a żyli ludzie, którzy na tych instrumentach grali. I myśmy postanowili wtedy z żoną, że odnajdziemy instrumenty, odnowimy je i damy ludziom na wsiach, żeby ich nagrać tak samo, właśnie w tym tradycyjnym składzie. Nagranie w domu Papisa było właśnie takim nagraniem rekonstrukcyjnym. Jednym z pierwszych sfilmowanych przez nas.
najsławniejszym muzykantem tych okolic to był jednak Piotr Gaca. On był taką gwiazdą wesel, on był też nauczycielem swoich braci, Jana i Władysława. To było duże przeżycie, dlatego że pan Piotr zagrał po wielu latach przerwy bardzo piękne, starodawne mazurki. A nie grał ich dlatego, że po prostu nikt go nie prosił. Dlatego, że wieś już o tym nie pamiętała, raczej wolała modne przeboje. Niezwykłość Gaców polegała na tym, że grali na początku z basami tylko właściwie, skrzypce i basy. Natomiast później już pojawiła się w tej rodzinie harmonia, znakomity harmonista i też ktoś z rodziny potrafił bębnić, czyli to cały czas była kapela rodzinna. I ta archaiczna, i ta już bardziej współczesna. To wszystko jakby jest ta droga, którą Gace przeszli. Chciałem się umówić z Gacami, żeby właśnie ich nagrać w tym składzie już nowoczesnym z harmonią. No i pojechaliśmy do pana Piotra, żeby go zapytać, gdzie może być syn teraz i kiedy się możemy umówić na nagrania. No i zastaliśmy pana Piotra, jak obierał Brukselkę. Tak, do Staszka trzeba jechać, bo on coś gadał tutaj, że no nie do mnie, no to do... do żony, do tamtej, mówi mi, że gdzieś ma harmonię w pożyciu, czy tam coś takiego, nie wiem, tam. Kłopoty się w ogóle wyłoniły, tak? Bo, znaczy pan jest zadowolony z tej harmonii, tak? Raczej nie, bo nie stroju. Ale coś, czy mógłby pan pokazać, na czym to polega, co się dzieje? Znaczy, ona jest po prostu rozstrojona, tak? Tak, rozstrojona. Nie chodzi. Nie stroi, no. Proszę pana, to jak się umówi? Znaczy co, pan by rozumiem z tego, że pan dzisiaj po prostu nie chce nagrywać, tak? Że dzisiaj pan by wolał... Zrezygnować, tak? Tego zrezygnować. Proszę pana, to jakbyśmy się umówili na nagranie? Bo pan, kiedy pan będzie miał swoją harmonię? Lada dzień. Lada dzień, tak. Bracia Romana Woźniaka. Skończyło się tak, że te nagrania robiliśmy dopiero wiele miesięcy później. Wtedy ta kapela ojca i syna, czyli Piotra i Stanisława Gaców, zaczęła grać. Zaczęła grać tak fantastycznie, że przyszli sąsiedzi i te mazurki przez nich grane powodowały taką euforię, że nie mogli się powstrzymać przed śpiewaniem. I ja pamiętam, że później nawet miałem ogromne kłopoty, dlatego że przyszło sporo osób i zaczęło tańczyć. No i oczywiście ten tupot mi uniemożliwiał nagrywanie. Ale to było wielkie przeżycie. Muzykanci byli traktowani bardzo specjalnie na wsi, bo działali pomiędzy takimi dwoma skrajnymi sferami. Z jednej strony wiadomo było, że muzyka namawia do grzechu, prawda? Taniec jest grzechem, do tego są dziewczyny, jeszcze tam się wypije i tak dalej. To jest z jednej strony. Ale z drugiej strony nie można spełnić bez nich obrzędu, prawda? Takim, jakim jest wesele czy chrzciny, no więc też jakoś są pożyteczni. Tym niemniej
otaczała ich taka nie najlepsza sława, tak jak teraz powiedzmy sobie skandalizujące gwiazdy rocka, że na przykład muzykantów posądzano o czary bardzo często i bano się ich dlatego. Zorientowaliśmy się, że to niezwykłe okolice, że jest tam naprawdę wielu świetnych skrzypków, świetnych basistów. Trzeba ich czym prędzej nagrać. Ustalamy mikrofony. No i pamiętam, że przecież nie miałem żadnych nowoczesnych przyrządów do sprawdzania dźwięku. Konsolety nie miałem, był jakiś magnetofon i głośniki. No i po prostu ja dźwięk sprawdzałem tak, że przykładałem ucho na wysokości mikrofonów i po już dłuższym czasie według ucha, czyli ucho lewe, ucho prawe, czyli pełna stereofonia, nauczyłem się zupełnie przyzwoicie ustalać proporcje dźwiękowe. Ale pamiętam, że zawsze budziło to wielką radość muzykantów. Jan Gaca zarzucił grę. Zaczął pracować w kościele i od wielu lat nie grał, nawet nie miał skrzypiec. Ale bardzo chciałem nagrać pana Jana z jakimś dobrym harmonistą. Trzeba było uzyskać zgodę księdza. No i nie ukrywam, że nie było to łatwe, ale w końcu się nam udało. I pojechaliśmy na nagrania. No i wtedy ja sobie zdałem sprawę, że zapomniałem skrzypiec w tym zdenerwowaniu dla pana Jana. Z pomocą nam przyszedł mieszkający niedaleko Tadeusz Jedynak, też fantastyczny skrzypek. Pojechaliśmy wtedy do braci Lipców, a był rzeczywiście lipiec. I pamiętam, że było strasznie gorąco, no i gdzie wszyscy muzykanci byli? Oczywiście pod sklepem pili piwo. Podeszliśmy do nich tam, no i zaczęliśmy się dogadywać, czy oni mogą nam zagrać. Przez pewien czas muzykanci się zgrywali, bo wiele lat już razem nie byli na weselach. No i kiedy już zaczęli jakoś łapać wzajemnie i tonację, i sposób gry, to po prostu Janowi pękła struna. Pan Jan nie miał struny zapasowej. I tą strunę, tak jak powrósło się wiąże albo sznurek, to musiał ją zawiązać. I teraz widać, jak on się niesłychanie tutaj z tym musi gimnastykować. A z drugiej strony, jakby to było na weselu, o, to mógł mieć duże przykrości. Jak muzykantowi pękła struna, to mogło się to skończyć nawet wypędzeniem muzykanta z wesela.
Moja dokumentacja nie dotyczy tylko muzyki, ale też, nie wiem, opowieści życia codziennego i wielokrotnie nagrywałem świetne rzeczy, tak jak właśnie z Piotrem Gacą. Świetna opowieść, jak grożono mu nożem, jeżeli nie pójdzie grać na weselu. I co miał robić? Musiał się zgodzić. Jest takim objawem miłości do tej muzyki i objawem tego, jakie emocje budzili dobrzy muzykanci, bo przecież panu Piotrowi zapłacono za te wesele oczywiście. No ale emocje były tak wielkie, że rzeczywiście mogli go żdgnąć nożem. No i wie pan, taka sprawa zaistniała, że ja mówię, że skrzypców nie mam. A gdzie pan ma skrzypce? Skrzypce zostawili mu już koło Szarka, bo mówię, grał tam na wele. No na ścinach u kogoś i tam coś takiego, tak, że pożyczył ode mnie, no i on ma te skrzypki. A ten facet wiedział, gdzie ten owczarek mieszka. Ten Józek Paryc. Wiedział, gdzie mieszka. No i to pojedziemy. Wozy. Pełny były paroma kuni. I to pojedziemy. To jak wyszło? A pan miał te skrzypce schowane, ja tak? Miałem pod łóżkiem te skrzypce. Schowane były. No tak się tłumaczyłem, że nie mam skrzypców, bo owczarek pożyczył ode mnie, że tam pojechał grać gdzieś i coś. Jedziemy do niego. Jak pojechał, to pojechał, a jak nie pojechał, to zabierzemy. No i mnie na wóz, nie ma rady. Ja musiałem wsiadać na ten wóz do nich. Normalnie nóż wyjął i mówi, ten wozywolo. Wyjął nóż do mnie i mówi, ja nie wsiądziesz, to cię zarznę, mówi. A ja byłem przecież za człowiek. Ja długo dnia nie wiedział, kto tam może być taki. Łyk, tam skądś, to ciągowisko on tam był. No jest łożywo, łożywo, ale wiadomo, kto tym jest, tak? Wyjął nóż do mnie i mówi, że proszę wsiadać i jedziemy po skrzypce. No i pod tym nożem musiałem wsiąść na wóz i jechać do tego owczarka. Pojechaliśmy do owczarka, to ja chciałem wsiąść jakoś tak, żebym uciekł do lasu, bo tam blisko las jest, to mi ucieknę do lasu. Gdzie tam? Pilnował mnie jeden z przodu, drugi z tyłu i normalnie, nie dałem się rozkurczyć nigdzie, no do chałupy. To jak do chałupy, do owczarka, to ja do tego owczarka mówię, Józek, a mrygałem, żeby nie powiedział, ale on nie wiedział, o co chodzi. Józek, masz te skrzypki w domu? Mam. Ale mówi, to na co ci potrzebne? Mówię, no tu wesele mam i chciałem pożyczyć od ciebie, żeby grać. No, wiesz co, nie pożyczę ci, bo mówi, jak ci pożyczę, jak tego, jak ją mówi, jutro iść na wesele z Wańkiem grać, z Kindzierskim miał iść grać. A ja w ogóle zgłupiałem, nie wiedziałem co robić całkowicie. Powiedziałem, że pożyczyłem, a tu wyszło to, że nie pożyczyłem, tylko on ma swoje skrzypki. No i pytam się, gdzie ma skrzypki? No, były w domu, a ktoś pożyczył, ale kto już później, to nie wiedziałem, jak się tłumaczyć w ogóle. Dawaj do domu z powrotem i szukają, znalazły i koniec, pod łóżkiem skrzypki i mnie na wóz i wsiadać i musiałem jechać grać. A brat, u brata na ślubie nie byłem, ani nie grałem. No widzi pan, tak by wyszło właśnie. To były takie sprawy były. Gaców pierwotnie grała w składzie Piotr Gaca skrzypce, Władysław Gaca harmonia trzyrzędowa i Jan Gaca baraban. Śmierć Władysława Gacy, taka przedwczesna, to był młody człowiek, niezmiernie popularny, lubiany, miły, nigdy nie został nagrany. To jest efekt straszliwych trudów, jakie ponosili muzykanci, gdzie na przykład grali kilka dni jesienią czy wiosną, gdzie nawet były przymrozki i spali w stodole, cali spoceni. Mieli kilka godzin pomiędzy pierwszym a drugim dniem wesela, byli tak zmęczeni. To już było wszystko jedno, by zwalić się i odpocząć. Thank you.
Bardzo ciekawa jest opowieść pani Zofii Kucharczyk. Na jej weselu po raz pierwszy grała kapela Gacu w tym starym składzie. To był bodajże 56 rok. To jeszcze były młode chłopaki i ona zresztą uroczo opowiada, że się bali, że takie malce nie potrafią po prostu odegrać wesela, ale nie doceniła duszy muzykanta. Tak się zaczęła ich wielka kariera. Kariera kapeli Gaców. Patrzę, mój Boże, wyglądamy na tę drogę, on wiezie. Wiezie takie maleństwo, z tych deszek wcale nie widać, tych muzykantów. O mój Jezu, nie go do maleś muzykantów przywiózł. A ta moja mamunia... A to Gacy były, tak? A to Gacy były. A ta moja mamunia tak, no widzisz, ale się postarał ci o muzykantów. No, a co miał zrobić? Jak czekał on do tej pory i nie przyszedł. To dobrze, że oni przyjechali. No i tak było. I no wysiadły, ale Janek, ten Pietrek, jak zaczął, mój Boże, to wszystko prowadzić, całym był kierownikiem, jak zaczął grać, no to tak grały, że do niego to ręce popuchły. Tak się dokładał, żeby to wyszło na dobrze. No Janek bym wiedział. A tym tak samo, no niby to w łoberku umiał, bo już go uciął tam i to i umiał. Ale już takie były później muzykanty okrzyknięte od tego mojego wesela. Tak się naprawdę ludzie do nich, nawet i po dwoje, przychodziło na jeden dzień, żeby grały. Czasami było tak, szczególnie z Piotrem, że Piotr się zarzekał, że nie chce, że tam się źle czuje, że palce mu źle chodzą i nie chce nagrywać. Tym bardziej, że żona też robiła wszystko, żeby nie nagrywał. No bo jak wiadomo, muzyka jest rzeczą grzeszną, z czym się absolutnie zgadzam, no. Ale kiedy już się go namówiło, to był nie do zatrzymania. To jest taka natura prawdziwych muzykantów, że oni się wygrali w życiu, już nie mają ochoty grać tak za bardzo, ale jak się ich namówi i zaczną grać, to po prostu mogą bez końca i bez końca. Nostalgią tam obserwuję, że się kończy ten okres istnienia muzyki wiejskiej, z którym byłem związany co 30 lat i miałem takie poczucie jeszcze kilka lat temu, że to bezpowrotnie przeminie, że już nikt nie podejmie tej gry. I stało się coś innego. Pojawili się młodzi ludzie, którzy zaczęli jeździć do Gacy z całej Polski, uczyć się u niego grać. Talenty pedagogiczne Gacy są bardzo niezwykłe, bo to trudno jest powiedzieć dlaczego. Dlaczego ktoś nagle trafia do ludzi, a ktoś nie. I na przykład ja nie zapomnę, jak z panem Janem rozmawiałem i pytam go: panie Janie, co pan robi? Jak pan uczy tą młodzież, że panu się udaje takich uczyć? Na co pan Jan mówi: panie Andrzeju, trzeba mieć do młodzieży odpowiednie podejście. Ja mówię: no dobra, ale jakie? No takie, że na przykład podchodzi do mnie ktoś, ja widzę, że dobry jest, ale taki cały ściśnięty. To ja mu mówię w ten sposób, mówi: ty się nie opierdalaj, tylko lej prosto na drogę lotniczą. I widzi pan, jak gra teraz? To budzi jakąś nadzieję moją, że ta muzyka przetrwa i to przetrwa w takiej formie, jak właśnie Jan Gaca uczył tych młodych ludzi, którzy w międzyczasie już się też postarzeli, mają dzieci swoje,
I te dzieci też będą grały, bo te dzieci już przyjeżdżają i zaczynają na przykład bębnić.